Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej. Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierowa i dzisiaj chciałem podzielić się wiadomościami i wiedzą na temat interwencji kryzysowej. Czasami jest tak, że zgłoszenie bliskiej Tobie osoby uzależnionej do Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, która jest przy każdej gminie, i zobowiązanie do leczenia, które nakłada dużą porcję przymusu na osobę uzależnioną, budzi się w Tobie z jakimś niepokojem, niechęcią czy trudnością. Interwencja kryzysowa opracowana przez Johnsona i rozpopularyzowana w Polsce przez dr Van de Stander jest taką metodą, która może być krokiem przed zgłoszeniem osoby uzależnionej do leczenia przymusowego. Doświadczenie pokazuje, że zastosowanie tej metody może być bardzo skuteczną pomocą w motywowaniu osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Co ważniejsze dla mnie, jest to metoda, która może wpłynąć na pozytywną motywację, na to, że pacjent zamiast przymusowego staje się pacjentem dobrowolnym. No, trzeba niestety sobie zdawać jednak sprawę z tego, że nie zawsze interwencja doprowadzi do efektu, na którym być może Tobie zależy. Nie zawsze interwencja kryzysowa zakończy się podjęciem leczenia przez osobę współuzależnioną. Tutaj chcę podkreślić, że nie ma interwencji, która jest nieskuteczna. Jeżeli pacjent podejmie leczenie, jest to jak najbardziej pozytywna rzecz. Natomiast kiedy nie podejmie leczenia, to i tak są dwa zyski, dwie korzyści z tej całej sytuacji. Po pierwsze, jeśli interwencja zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny, przygotowana przez terapeutę, to osoba używająca alkohol nie będzie już miała takiego komfortu picia, ponieważ przedrzemy się przez system iluzji, barier i niezauważanie pewnych problemów. Druga korzyść jest dla osób, które uczestniczą w tej interwencji, ponieważ nigdy już nic nie będzie takie samo. Po raz pierwszy być może zacznie mówić się wyraźnie, otwarcie o problemie, runą tak zwane mury milczenia. Ma to potem przełożenie w dorosłym życiu, na przykład dorosłych dzieci alkoholików, które nauczyły się, że nie mówi się o tematach zakazanych, o trudnych sprawach, trudnych emocjach. Na czym polega ta interwencja kryzysowa? Zanim jeszcze o tym powiem i możesz o tym przeczytać również w moim artykule na stronie www.dariuszdopierala.pl w zakładce uzależnienia, najpierw jednak chcę podkreślić, że proponuję przeprowadzenie interwencji kryzysowej w oparciu o pomoc profesjonalisty, terapeuty. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, oferuję swoją bezpłatną pomoc na terenie Bartoszyc, ewentualnie Nicbarka. Natomiast jeżeli chodzi o internet, no to nie jest to bardzo skuteczna metoda przeprowadzenia interwencji kryzysowej, czy przygotowanie z wykorzystaniem Skype'a, czy korespondencji mailowej. Jednak nie jest to również niemożliwe. Teraz krótko mówię całą procedurę. Tym razem wyjątkowo nie będzie tutaj slajdów, tylko będę mówił Tobie o tym, jak taka interwencja wygląda. Przede wszystkim zbierz osoby, którym naprawdę zależy na alkoholiku. Bardzo często jest tak, że przychodzi do terapeuty osoba, która jest takim naturalnym liderem, która będzie chciała pomóc i ona będzie prowadziła całe spotkanie. Zbierz osoby, które, jeszcze raz powtórzę, zbierz osoby, którym naprawdę zależy na alkoholiku. To nie ma być osoba, która jest z nim w jakimś konflikcie, czy która nie ma znaczenia. Najczęściej są to członkowie rodziny. Jeżeli chodzi o dzieci, no to ja proponuję gdzieś od 16 roku życia, ponieważ młodsze dzieci no, mogą ponieść duże koszty emocjonalne takiej interwencji. Zawsze w trakcie interwencji pojawiają się emocje. Druga sprawa, żeby spośród grona tych osób, rodzice, dzieci, dorosłe albo od 17 roku życia, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, siostra, żeby spośród tych osób wybrać kilka najbardziej znaczących dla osoby uzależnionej. Tak jak powiedziałem, nie mogą być one z nimi w konflikcie. Przeciwwskazaniem do takiej interwencji jest sytuacja, kiedy osoba uzależniona jest agresywna, kiedy ma jakieś zaburzenia dodatkowe psychiczne, kiedy pojawia się przemoc. Pierwszym punktem takiego spotkania niech będzie zespołu interwencyjnego, niech będzie określenie intencji, z jakimi tutaj jesteście. Ważne jest to, żeby określić swój pozytywny motyw uczestnictwa w tym spotkaniu. Zastanówcie się każdy po kolei nad jakimś takim serdecznym wstępem, informacjami, dlaczego jesteśmy tutaj po to, żeby Tobie pomóc.
Jesteś dla nas osobą bardzo ważną, zależną na Twoim leczeniu, a alkohol odgrywa w Twoim życiu coraz większą rolę. My schodzimy na dalszy plan. Nie chcemy tego, chcemy to zmienić. Kochamy Cię, chcemy Tobie pomóc. To jest jeden z wstępów, które można użyć. Następnie przypomnijcie sobie sytuacje, które są związane ściśle z alkoholem, które dotyczą konkretnie Was i zaszły w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca. Uważam, że nie powinno być dłużej niż w okresie pół roku, ponieważ osoba uzależniona zapomina często o tym, co działo się wcześniej. Przygotowując takie sytuacje, najpierw je spisz. Zwróć uwagę później na to, żeby wyjąć z nich wszystkie oceny, wszystkie rzeczy, które mogą obrazić, uczulić osobę uzależnioną. Nie pisz więc, że kiedy siedziałeś tutaj, znowu byłeś pijany, zażygany, czułam od Ciebie odór i przeszkadzało mi to, bo jesteś dla mnie, bo wyglądałeś niechlujnie. W słowie niechlujnie, w słowie znowu pijesz, no jest dużo ogólnień, ale również ocen. Dlatego lepiej, żeby taki opis wyglądał następująco. Kiedy wróciłam do domu, leżałeś w łóżku, czułam zapach albo odór od alkoholu, byłeś pijany. Jeśli mówimy o to, że często piłeś, to możesz powiedzieć: widziałem Cię pijanego we wtorek, środę i w piątek. Chodzi o to, żeby używać jak najbardziej konkretnych miejsc, konkretnych sytuacji. Chodzi o to również, żeby zastosować coś, co ja nazywam metodą mikrofonu i kamery. Nie opisuj tego, czego kamera by nie zarejestrowała, czy nie zarejestrowałby mikrofon. Mikrofon nie powie, mikrofon nie zauważy emocji, nie zauważy, że ktoś jest znowu pijany. Będzie tylko zbierał dźwięki, tak samo jak kamera. Kolejny krok to jest przygotowanie informacji na temat leczenia. Zastanów się albo zastanówcie się razem w zespole, czy dla twojego bliskiego osoby uzależnionej bardziej wskazane jest leczenie zamknięte, czy ambulatoryjne. Nie do każdemu wszystko to pasuje. Przygotuj informacje na temat leczenia, skontaktuj się z tym ośrodkiem, zarejestruj swoją osobę blisko na konkretny dzień, niech to będzie nie później niż 2 dni po planowanej interwencji. Jeszcze raz wróć do serdecznego wstępu. Niech każdy z Was, kto uczestniczy w tym spotkaniu, przygotuje serdeczny wstęp. Dlaczego zależy mu na osobie uzależnionej, że jest dla niego ważna, że chce jej pomóc. W ten sposób, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, miłości dla osoby uzależnionej. Wszystko przygotujcie pisemnie, ponieważ bardzo często, właściwie zawsze jest tak, że w trakcie interwencji pojawia się bardzo dużo emocji. Jeśli to nie będzie zapisane na kartce, wiele rzeczy Tobie ucieknie. Również te emocje pojawiają się w czasie następnego zadania, czyli odegrania scenki. Zanim jednak odegracie scenkę, lider powinien zostać jakby wybrany. To będzie osoba, która ma największe znaczenie dla osoby uzależnionej, która jest dla niej ważna, która jest dla niej jakimś pewnym autorytetem, ale również najbardziej opanowana, taka, która będzie potrafiła zadbać o wszystkich członków grupy, szczególnie kiedy będą w niej dzieci, nawet te 17-letnie. Może się okazać czasami, że potrzebne będzie wsparcie, dotknięcie, powiedzenie kilku słów, albo na przykład przytrzymanie alkoholika: poczekaj, skończ, pozwól nam powiedzieć. Kolejnym krokiem, o którym już mówiłem, to jest próba generalna. Dobrze jest, jeżeli jest przeprowadzona przez lidera pod okiem terapeuty. Nikt tego nie zastąpi, ponieważ profesjonalista będzie w stanie przewidzieć wszystkie możliwe warianty, dopytać, jak może zachowywać się osoba uzależniona, znaleźć wtedy rozwiązanie. Jeżeli potrzeba będzie, a pojawią się emocje, również udzielić wsparcia, czy zadbać o to, żeby ta atmosfera była bezpieczna nie tylko dla alkoholika, dla osoby uzależnionej, ale również dla tych, którzy przeprowadzają tę interwencję. Wybierzcie potem miejsce interwencji, sposób skontaktowania się. Bardzo ważny warunek, bez którego nie ma interwencji, jest to, żeby ta osoba była trzeźwa. I dobrze, gdyby nie była w tym momencie również, nie miała objawów zespołu abstynencyjnego, czyli żeby do niej pewne rzeczy docierały. Po takiej interwencji warto się spotkać, żeby nic, co się zadziało na tej interwencji, a szczególnie nikt, nawet szczególnie osoby najsłabsze emocjonalnie, nie pozostało sam. W trakcie sytuacji, kiedy będzie Tobie potrzebna interwencja, proszę, skontaktuj się ze mną. Udzielę Tobie nie wszystkich niezbędnych informacji. Bezpłatnie pomogę przygotować również taką interwencję. No niestety, najlepiej jest pewne rzeczy zrobić osobiście, dlatego możesz skontaktować się mieszkając w Bartoszycach czy w Bizbarku Warmińskim.
Jeżeli chodzi o inne metody, to tak jak wspomniałem, ani internet, ani poczta, ani GW, ani Skype nie zastąpią realnej sytuacji. Natomiast nie jest to niemożliwe. Zapraszam już jeszcze raz na moją stronę www.dariuszdopierala.pl. Ten artykuł jest w zakładce uzależnienia. Umieściłem tam również linki do dwóch artykułów Wandy Sztandel na ten temat. Dziękuję i zapraszam Ciebie ponownie. Jeśli mój film w jakikolwiek sposób pomoże Tobie lub Twoim znajomym, bliskim, proszę udostępnij linka, zapiszę na subskrypcję po to, żebyś mógł otrzymywać informacje o każdym nowym, dodanym przeze mnie filmie. Zapraszam i do zobaczenia.